Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Muszę wam powiedzieć coś bardzo szczerego. Nigdy w życiu nie czułem się tak jak dzisiaj. Wiecie jak się dzisiaj czuję? Jak pierwszy raz kiedy nagrywałem. Czuję taką ekscytację, takie troszeczkę podniecenie. Naprawdę nie wiem o co chodzi, więc postanowiłem włączę kamerę, poodpowiadam. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Q&A, niech się dzieje. Tak jak wam powiedziałem, zaczynamy z Q&A, będą różne pytania, będą prywatne, będą bardziej luźne, będą też dziwne. Także jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zapraszam do oglądania. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz lub o dziwne, o jakoś wam się tak zdarzyło, że jeszcze mnie nie subskrybujecie, a już jesteście na tym kanale, och, od paru dobrych dni na przykład, to koniecznie zostawcie suba, naciśnijcie dzwoneczek, no już nie będę ględził, zaczynamy Q&A, Luka i widzowie, start! Pierwsze pytanie jest dosyć głębokie, takie bardzo poważne i brzmi ono: dlaczego nie warto wspominać przeszłości i marzyć o przyszłości? W sumie bardzo się cieszę, że takie pytania są też do mnie kierowane, że nie tylko a kiedy się przeprowadzacie, a kiedy ślub, a kiedy dzieci, tylko naprawdę fajne pytanie. Jednak z tym pytaniem niekoniecznie się zgadzam, dlatego że dlaczego nie warto wspominać przeszłości i marzyć o przyszłości. Ja i wspominam przeszłość i marzę o przyszłości. Uważam, że tak powinno być, tak trzeba robić. Wiecie co, ja nawet sobie przypominam liceum, przypominam gimnazjum, przypominam jak grałem w piłkę, jak grałem w kosza, jakieś tam imprezy w swoje pierwsze, nieletnie nawet. I naprawdę mam pewien taki sentyment, czasami mi się tęskni, no ale to dobrze, to dobre uczucie, trzeba za czymś tęsknić. Tutaj mam tatuaż. Jeśli jesteś szczery wobec siebie, nigdy nie pójdziesz złą drogą. A drugą opcją tego tatuażu na początku, jak go robiłem, było: życie to jedna wielka impreza, bądź wszystko, aby nie być w niej kelnerem. Ja próbuję nie być kelnerem, miałem świetne życie, w sensie przeszłość mam świetną, przyszłość mam nadzieję, że jeszcze lepszą, więc podsumowując, warto myśleć o przyszłości, no bo kurczę, no bo też musimy myśleć o niej i marzyć, czym się czujemy najlepiej, co będziemy robić, jak będziemy żyć. Zapominamy o złych rzeczach i to jest punkt. Nie pamiętamy złych rzeczy, pamiętamy tylko dobre. Kolejne pytanie, jak pierwsze było ambitne, tu już jest mniej ambitne. Luka, jakich youtuberów znasz? Powiem wam szczerze i powiem to, pewnie już odpowiadałem na to pytanie, ale chyba dojrzałem do czegoś innego. W tym momencie chcę wam powiedzieć, że ja wielu youtuberów nie lubię. Naprawdę, poznałem niektórych youtuberów, niektórych nie poznałem, no wielu nie poznałem. W każdym razie różne, że tak powiem, troszeczkę się sparzyłem i na ten moment chcę odpowiedzieć na to pytanie tak. Znam YouTube z tymi, co się zadaje, to wiecie, na filmikach, tych, których znam lub z tymi, z którymi się lepiej teraz poznaję, nie chcę o nich mówić, bo po co powiedzieć, ja znam to, ja znam tego, po co? To są moi koledzy, niektórzy przyjaciele, na niektórych się bardzo zawiodłem i po prostu odepchnąłem ich ze swojego życia i tak jest fajnie, nie ma co teraz mówić, kogo znam, po co się wybijać, a w końcu już raz się wybiłem, nie? I kolejne pytanie, tym razem dotyczące mojego związku, czego najbardziej nie lubię w Angelice i swoją drogą nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym to mówił. Na pewno męska część publiczności wie, o co mi chodzi, no nie wiem, czy to nie ryzykowne, ale trudno. Powiem wam naprawdę, niewiele mi w niej przeszkadza, oczywiście mamy jakieś swoje kłótnie, docieramy się w tym związku, rozstaliśmy się, wróciliśmy, na pewno nie jest tak, że jest idealnie, boże jak ja macham tymi łapami, przepraszam. W każdym razie, jeśli mogę powiedzieć jedną, tylko jedną, bo tu nie mamy tyle czasu na tym filmie, jedną rzecz, która mi nie pasuje w Angelice, to na pewno to, że jest uparta po prostu jak osioł, jak najgorszy wół. No i tyle, i kocham cię Angelika, kończę już to pytanie, bo może mi się to nie opłacić. Następne pytanie, bardzo fajne. Co powiedziałbyś Luce z przeszłości, gdybym mógł się po prostu cofnąć do przeszłości i spotkać młodszego Lukę? Co bym mu powiedział? Dobra robota. Naprawdę powiedziałbym mu, żeby robił to, co myśli, nawet tutaj, tak? Żeby sugerował się tym tatuażem, o ile bym się cofnął do tego miejsca, że on już by go miał. Jeśli jesteś szczery wobec siebie, nigdy nie pójdziesz złą drogą. Popełniłem wiele błędów, ale o to chodzi. Tak jak się mówi, człowiek uczy się na błędach. Naprawdę, wiele rzeczy zrobiłem źle, wiele dobrze, pokrętna droga, zrezygnowałem z kariery sportowej, chociaż mówili mi, że tak, jestem dobry w tej koszykówce, w tej piłce nożnej. Ja na przykład skończyłem, nie wiem, czy już kiedyś to opowiadałem, ja skończyłem swoją karierę piłki nożnej po meczu, gdzie strzeliłem 2 gole i zanotowałem 1 czy tam 2 asysty. Czyli po prostu każdy by powiedział, ja ci, ale mecz, po tym byłby nakręcony, a ja powiedziałem, że mam dość tego, że nie chcę tego robić i powiem wam szczerze, że nie żałuję. Tak samo mój tato był wojskowy, wiele osób dziwiło się, dlaczego on odszedł z wojska, nie pamiętam teraz ściemnie liczbę, ale powiedzmy
powiedzmy 5 lat przed emeryturą. Wiecie, jak jest wojskowa emerytura, to jest po prostu kozak. Ja spytałem go, dlaczego ty to zrobiłeś? Przecież 5 lat młody człowiek, emerytura wojskowa była bardzo wtedy wcześnie, więc on nie pamiętam ile by miał lat, ale no masakrycznie młody byłby i by miał emeryturę. Ja spytałem, dlaczego tato? Powiedz mi dlaczego. Odpowiedział mi po prostu, chciałem to zrobić, tak czułem i powiem ci, że nie żałuję, że tyle ile przeżyłem przez te 5 lat poza wojskiem, to tylko moje i to jest moje życie, które wziąłem w garść. No i nie żałuję, bo się mega z tego cieszę. Bardzo się tego trzymam. Nie wiem, może byłbym gwiazdą piłki nożnej, a może byłbym gościem, który gra w piątej lidze. Nie wiem. W każdym razie tyle, co przeżyłem przez tą przeszłość, przez te błędy, to moje. Kolejne pytanie. Luka, czy wy jesteście bogaci? Nie chcę się rozwodzić na ten temat. I tak każdy powie, że Angelika ma hajs od rodziców. Ja mam, nie wiem, może od Angeliki. Nie mam pojęcia. Nie jesteśmy bogaci, nie jesteśmy też biedni. Angelika jest z rodziny bardziej zamożnej, ja troszeczkę mniej, ale w żadnym stopniu ja nie byłem nigdy biedny. Angeliki rodzina jest zamożna, ale nic nie ma w tym wspólnego, dlatego że nasze życie, nasz budżet nie opiera się w żaden sposób o naszych rodziców. Ja mam 25 lat, Angelika ma 22. Dla osób, dla hejterów, którzy opowiadają, jak to Angelika żyje z pieniędzy swojego ojczyma, chętnie chciałbym, żeby po prostu usiadła ze swoim ojczymem i nagrali taki film, bo naprawdę, czy sprawdzić wyciąg skąd, czy coś, Angelika nic od rodziny nie dostaje, ja też nie żyjemy sobie, no i jest fajnie. Bo teraz pytacie, czy jesteście bogaci, czyli chodzi o mnie i Angelikę. Zdarza się, że mamy więcej hajsu, wtedy jedziemy sobie na wakacje, zdarza się, że mamy mniej hajsu, to zostajemy w domu i coś tam sobie kminimy, jak tu więcej zarobić. Oszczędzamy, czasami wydajemy, różne, to jest po prostu życie. Bawmy się tym, cieszmy się tym życiem i nie zaglądajmy nikomu do portfela. Kolejne pytanie, które chyba jest najbardziej kontrowersyjne. Zdziwiłem się w sumie, że takie pytanie padło, ale pytanie brzmi: Luka, czy kiedykolwiek spałeś ze swoją widzką? Spałeś, czyli pewnie chodzi o, wiecie, jedyne, jeśli mógłbym spać z moją widzką, to w tej przerwie, kiedy nie byłem z Angeliką, kiedy rozstaliśmy się na 9 miesięcy, no bo wcześniej przecież nie miałem widzów. No i powiem wam, że nie, wydaje mi się, że nie. Nigdy w życiu takiego zajścia nie było. A jeśli mogę jeszcze troszeczkę zmienić to pytanie i czy mógłbym spać z widzką, przespać się z moją widzką, no to uważam, jeśli byłbym singlem, dlaczego nie? Nie wiem, o co chodzi, po prostu nie chodzi nam o, wiecie, jakąś tam psychiczną widzkę, że po prostu by stała pod oknem, tylko czasami są takie znajomości, że poznaję osoby i mówią do mnie, oglądam cię, no i fajnie, zbijają piątkę i tyle. Nie mówię teraz w tych czasach, no bo teraz mam dziewczynę, tylko po prostu czysto hipotetycznie mówię, czy jakbym był singlem, czy mógłbym się przespać z moją widzką. Odpowiadam, jeśli by była normalna, jeśli bym zobaczył w niej nie tylko moją widzkę, czyli nie tylko chęć na Lukę z YouTube'a, tylko na Lukę po prostu w całości, w 100%, no to myślę, że nie miałbym z tym problemu. A jeszcze powiem wam tylko, że najwięcej moich widzek to bajerują moi przyjaciele, także tu bardziej do nich pytanie, a ja tam się nie znam. Kolejne pytanie, gdzie jeszcze planuję wyjechać, gdzie jeszcze planuję w tym roku podróżować i dlaczego to jest takie łączone pytanie i dlaczego Luka tak mało jest filmów? Jeśli chodzi o terminarz wyjazdów, no to na pewno mamy teraz Nysę, to takie, wiecie, krajowe, na krajowym podwórku. Później ja mam wyjazd męski do Porto, do Portugalii. Jedziemy sobie tam, zlecimy sobie z Jurim, z Adrianem, z Bronkiem. Później mamy razem rodzinnie Zakopane, bo moja mama będzie, Angeliki mama, moja siostra. Taki wyjazd rodzinny, czyli jak widzicie tutaj bardziej już zostajemy w Polsce. Później lecimy do Hiszpanii i na razie na ten moment jest tyle. Jeszcze tam gdzieś było pytanie, czy wszystkie wyjazdy są planowane, czy to jest spontan, jest pół na pół, bo na ten moment nie wyjeżdżamy już nigdzie, a może się zdarzyć tak, że powiemy: fajne bilety, fajna opcja, lecimy za tydzień na Santorini, powiedzmy. A czemu jest jeszcze tak mało filmów, bo o tym zapomniałem? Kurczę, no nie wiem, czy jest mało. Staram się dodawać 1-2 tygodniowo. Uwierzcie mi, my mamy troszeczkę taki inny content. Ja robię vlogi i żeby zrobić vloga, to naprawdę trzeba coś ciekawego. Ja mógłbym usiąść, zrobić test czegoś, jakiś, wieś, challenge, ale nie mówię, że tego nie chcę, bo czasami to robię i dobrze się, świetnie się przy tym bawię, ale ja nagrywam vlogi, czyli troszeczkę muszę pojechać. A jak teraz mamy takie, wiecie, treningi, mamy załatwianie spraw, no to nie chcę robić takiego vloga, cały czas siedzę w domu, nic nie robię. Czasami znajdzie się taki vlog, że jest luźny vlog, jest totalnie z domu, co naprawdę bardzo lubicie i doceniam to mega, ale vlogów jest więcej, jak jest coś ciekawego, vlogów jest mniej, jak siedzimy w domu, pracujemy, trenujemy i tam spotykamy się ze znajomymi. Nie mogę teraz powiedzieć, o co chodzi, ale od 1 lipca jest wielki, wielki krok w mojej karierze YouTube'owej. No i będzie się działo, będą dużo większe środki na filmy, będą dużo fajniejsze projekty, będą też takie projekty, które były, tylko będą w innych miejscach, no i mam nadzieję, że docenicie i mam nadzieję przede wszystkim, że będzie się to wam podobało.
Oj, będzie się działo, uwierzcie mi. Ostatnio z ziomeczkami, z moją całą ekipą pomyśleliśmy sobie, czy przypadkowo, to już nie jest pytanie, tylko taki mój komunikat, to jest moje pytanie do was. Czy nie chcielibyście, żebyśmy usiedli ja, Juri, Adrian, Bronek i nagrali telefony do widzów? Proszę was, napiszcie w komentarzach, czy chcecie coś takiego. Nie piszcie numerów, ja jeszcze swoją drogą powiem, żebyście prywatnie mi coś napisali, swoje numery. Na ten moment chcę tylko zapytać was, czy chcecie film pod tytułem Telefony do widzów, żeby cała moja ekipa usiadła i żebyśmy do was dzwonili. Wiecie, no wybierzemy 6-7 osób, może 10, zobaczymy jak będzie się rozmowa kleiła i nagramy o tym film. Także piszcie proszę w komentarzach. No czekam, ja się powiem szczerze, że ekscytuję tym filmem, bo nigdy tego nie robiłem. Trochę się wstydzę, trochę się boję, ale super, super, mam nadzieję, że to wyjdzie. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawiajcie łapy, suby, tośmy sobie pogadali. Mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni z tego filmu. Ja się wygadałem sucho mi w japie, naprawdę. Cieszę się, że odpowiedziałem na pytania. Często mnie pytacie, ja odpowiadam, no nie powiem, że jakoś mega często, ale staram się, także takie filmy co jakiś czas będą. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeśli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zasubskrybujcie. A jeśli już oglądacie mnie od dawna i jeszcze nie subskrybujecie kanału, czy jesteś jakiś nienormalny, to koniecznie to zróbcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema, nara!